miejscu. Patrz. Tu już. Tak. Tak. Brawo. Dalej, zobacz. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczynamy tę uroczystość już o święto. Wojna zawsze wyzwala w człowieku najgorsze instynkty. Niesie zniszczenie, niesie śmierć. Nigdy jednak okrucieństwo wojny nie było tak wielkie i ofiar nie było tak wiele, jak w czasie II wojny światowej, kiedy to nie tylko Europa, ale i inne kontynenty doświadczały okropności wojny. Kiedy przyszedł dzień 8 maja 1945 roku i Niemcy skapitulowali, wydawało się, że koszmar wojny się skończył. Ale myliłby się mocno ktoś, kto by myślał, że skończył się dla wszystkich. Dla wielu naszych rodaków koszmar trwał nadal. Wraz z wycofaniem się wojsk niemieckich i po przejściu radzieckich pojawiały się nowe nadzieje, że wojna się skończy, że życie ciche i spokojne pozwoli zabliźnić się wojennym ranom. Ale wielu dostrzegło bardzo szybko, że wyzwolenie jest tylko pozorne, że jeden okupant zastąpił drugiego. Dzień został ustanowiony na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego. To oni stawiali opór w próbie sowietyzacji Polski. Kilku jest dzisiaj razem z nami. Za to wam serdecznie dziękuję. Mieszkańcom ziemi opoczyńskiej podziękować panu posłowi Robertowi Telusowi za ufundowanie tej tablicy. Tablicy, która upamiętnia żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Ja myślę, że ten cały okres zniewolenia Rzeczypospolitej to walka również wszystkich osób o to, abyśmy mogli się posługiwać językiem polskim, żebyśmy mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Myślę, że w każdej rodzinie, tam, gdzie kultywowane były tradycje polskie, tam, gdzie ta rodzina rozwijała się w oparciu o wartości chrześcijańskie, były osoby niezłomne, które walczyły o wolną Polskę. Chwała wszystkim tym, którzy walczyli o tą wolną Polskę. Wszyscy razem. Złości i oddali swe życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Wejrzyj na wszystkich żołnierzy wyklętych. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, których wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.
pamięci żołnierzy wyklętych przywołać pamięć bohaterów podziemia antykomunistycznego walczących o wolną, niepodległą i demokratyczną ojczyznę. Wzywam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich. Przywołuję żołnierzy i członków Służby Zwycięstwa Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Polskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Do Was wołam, dowódcy Polskiego Państwa Podziemnego, generałowie Władysławie Sikorski, Michale Karaszewiczu-Tokarzewski, Kazimierzu Soskowski, Stefanie Brocie Rowecki, Tadeuszu Boży Komorowski, Leopoldzie Okulicki Niedźwiadku, Emilu Fildorfie Nilu. Stańcie do apelu! Państwo za chwilę będziecie mogli przekonać się, zwykle na największe wydarzenia w naszej gminie pani Kamila przygotowuje nowy repertuar. Ostatni dzisiaj, ostateczny, cieszmy się wszyscy na zawoju.
przyjdzie to nieco bycia. Cieszmy się wszyscy rozpada, jutro przyjdzie to nieco bycia. Ostatni dzisiaj ten ostateczny, dużo przykuszamy, piecie niełowe. Zginą zabawy, dużo przykuszamy, piecie niełowe. Dzisiaj w Łopocie odbywają się dwie imprezy sportowe, piłkarskie, sportowe. Jesteśmy na jednej z nich, gdzie patronem jest starostwo i starosta opoczyński pan Marek Syta. Panie starosto, w ostatnim okresie było sporo imprez sportowych, gdzie patronowało starostwo tym imprezom, między innymi zawody lekkoatletyczne w Spale i te jak dziś dwie imprezy piłkarskie, małych, młodych piłkarzy. Chyba to jest przyszłość naszego sportu w ogóle w Polsce. Tak, oczywiście. Ja myślę, że nawet nie trzeba tutaj wielu słów używać. Wystarczy spojrzeć na te uśmiechnięte twarze tych 10-latków, bo to jest rocznik 2003 i z radością to są dzieciaki, które z radością uprawiają piłkę nożną. Z wielką przyjemnością i z wielką radością również objąłem patronatem tą imprezę sportową, tym bardziej, że Opoczno dzisiaj stało się taką stolicą piłkarską dla tych młodych roczników, dla tych 10-latków, ponieważ dzisiaj na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących spotkały się drużyny z kilku województw, ponieważ reprezentowana jest oczywiście drużyna Ceramiki Opoczno, to jest rocznik 2003, ale również Unia Warszawa, jest Raków Częstochowa, przedstawiciel województwa dolnośląskiego, jest również Korona Kielce, jest również Radomiak, czyli województwo mazowieckie, właśnie Puławy również, także cieszymy się z obecności. Zresztą wystarczy spojrzeć na te dzieciaki, z jaką radością uprawiają piłkę nożną i generalnie sport. Ja bardzo się cieszę i podkreślam, że kierując niekiedy słowa może żartobliwe do młodzieży, że bójcie się starosty, ponieważ starosta opoczyński jest bardzo prosportowy i popiera każdą taką inicjatywę sportową realizowaną na terenie powiatu opoczyńskiego. Wspomniał pan tutaj o tej imprezie lekkoatletycznej, która rokrocznie odbywa się w Spale. Też bardzo cieszyliśmy się z licznego uczestnictwa, myślę, że rekordowego, ponad 600 uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania, czyli podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Uczestniczyło w tej imprezie i bardzo się cieszę, bo sport poprzez sport wychowujemy, kształtujemy charaktery młodych pokoleń. Panie starosto, nie można tutaj również nie wspomnieć o też imprezie piłkarskiej imprezie księży, ogólnopolskim turnieju właśnie księży. Również starostwo, jak również i burmistrz byliście nie tylko patronami, ale również sponsorami tej imprezy. Tak, no jak widać te imprezy się mnożą. Mistrzostwa Polski i Księży to również promocja dla ziemi opoczyńskiej, dla Opoczna, ponieważ zjechały się tutaj oczywiście ekipy księży z różnych stron kraju, ale wspomnę, że czekają nas następne imprezy, chociażby Mistrzostwa Ministrantów Diecezji Radomskiej. To również impreza sponsorowana przez Starostwo Powiatowe i również ja jako starosta obejmuję patronatem tej imprezy. Tylko się cieszyć z takich imprez, które, tak jak powiedziałem, i kształtują charaktery, i wychowują młode pokolenie, ale również promują ziemię opoczyńską. Nagrody również wręczą pan starosta Marek Cyta i pan burmistrz miasta Opoczno, pan Jan Bieryszewski. Puchary pamiątkowe medale. To kapitan, nie?
organizator się przygotował. Za drugie miejsce w dzisiejszych zawodach. Jeszcze chwileczkę, chłopcy. Trzecie miejsce w halowym turnieju Ceramika 2014 zajął zespół Ceramiki Jemy. Również poproszę pana starostę i pana burmistrza o wręczenie.